Zdalne czytanie performatywne to pionierska forma sceniczna zaprezentowana w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Scenariusz powstał na podstawie rozmów z osobami z całej Polski, które zmuszone były przejść w tryb nauczania online. Dostałam się na kurs teatru dokumentalnego we Wrocławiu. Tam poznawałam techniki, jak przeprowadzać wywiady z ludźmi i potem jak tworzyć te scenariusze bądź spektakle. I tak wymyśliłam sobie taki temat właśnie zdalne nauczanie z tego względu, że akurat jak poszłam na studia, to trafiłam na największy lockdown, czyli miałam przez cały rok zdalne nauczanie. I to, co przeżyłam podczas tego zdalnego, to, co gdzieś tam docierały też do mnie informacje, stwierdziłam, że to jest świetny materiał, żeby po prostu pokazać ludziom, jak to wygląda tak z różnych perspektyw. Pod koniec czerwca będzie premiera spektaklu, bo bardzo marzyłam o tym, żeby powstał spektakl z tego mojego scenariusza, z tych moich zebranych materiałów. I się udało, bo Teatr Nowy w Częstochowie podjął się produkcji tego spektaklu. Spektakl się będzie nazywał Apokalipsa COVID-owa. Nasz Teatr Razy Dwa właśnie skupia ludzi z Kotliny Kłodzkiej i my chcemy tworzyć teatr profesjonalny z aktorami zawodowymi, ale też z amatorami przez duże A. Dość szybko myślę, że poradziliśmy sobie sami z tworzeniem jakby spektaklu, na próbach i tak dalej. Stresuję się, wiadomo, ale też jestem trochę podekscytowany. Mam nadzieję, że pójdzie mi jak najlepiej. Było radośnie, było dużo śmiechu, na pewno pozytywnie. No i teraz czekamy tylko na dobre wyniki i opinie. Paulina bardzo wiele mnie nauczyła od samego początku. Czerpię z niej ile mogę garściami, jeśli chodzi o całą wiedzę i całe te sztuki teatralne, także jest moją taką inspiracją. To już jest nasz drugi spektakl wspólny. Pierwszy był Kobiety, wino i śmiech, który też odbił się bardzo dużym echem w koło. Gram kilka ról w czytaniu performatywnym. Jestem panią nauczycielką, panią profesor, później jestem studentką, później jestem znowu studentką i na końcu jestem małym dzieckiem. No, z Pauliną już mieliśmy tam przy jednym projekcie okazję pracować. No i to było piękne spotkanie i teraz jakby kółko się zatacza i znowu się spotykam z Pauliną przy projekcie. Dla mnie to jest cudowna okazja pracy w miejscu, w którym żyję, w którym się wychowywałem, do Bystrzycy chodziłem do gimnazjum, więc jakby nie podejrzewałem, że będę mógł... No to jest zawsze fajne. Powroty do Kotliny Kłodzkiej traktuję bardzo osobiście i tutaj odpoczywam i też bardziej się cieszę, że mogę tutaj dzielić się też swoim jakimś wypracowanym doświadczeniem. Warto podkreślić, że Paulina Kajdanowicz w powstających przez nią spektaklach angażuje do pracy zarówno amatorów, pasjonatów aktorstwa, teatru z ziemi kłodzkiej, ale także profesjonalnych aktorów, którzy chętnie biorą udział w jej projektach.